when it's just you, well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Dzisiaj chcę poruszyć dość kontrowersyjny zapewne temat, ponieważ stwierdziłem, że teraz jest najlepszy moment na inwestycje w projekty DeFi-owe. I dlaczego ten DeFi, który teraz się dzieje, który teraz się tak bardzo mocno rozwija, może być początkiem bańki na kryptowalutach kolejnej i dlaczego projekty DeFi mogą zrobić z tej bańki jeszcze większą bańkę niż mieliśmy w roku 2017. Rozumiem, że ktoś się może z tym nie zgadzać, natomiast posłuchajcie moich argumentów, moich przemyśleń na ten temat, porównań, jakie mam między ICO a DeFi-em i dlaczego to może faktycznie być większa bańka niż mieliśmy wtedy podczas ICO, bo tematów do poruszenia mam kilka. Natomiast zanim zacznę poruszać te tematy, dzięki bardzo serdecznie wszystkim, którzy uczestniczą w życiu tego kanału, że tak powiem, czyli wchodzą na Discorda, komentują filmy, zostawiają łapki, ten współczynnik jest potężny, naprawdę mało takiego współczynnika znajdziecie gdzieś na innych kanałach, także dzięki bardzo serdecznie wszystkim. Zostało chyba, nie wiem, 60-70 osób i mamy 6000 subskrybentów na kanale. Także, no dzięki bardzo wszystkim po prostu. A teraz przechodzimy do materiału. No i zaczniemy sobie od takiego artykułu, który został stworzony 23 czerwca tego roku, czyli stosunkowo niedawno, niecały miesiąc temu. Była to rozmowa z twórcą Wavesa, kryptowaluty Waves. Jest to kryptowaluta, gdzie możecie tworzyć inne kryptowaluty. Oparta jest o tworzenie smart kontraktów, ma swój token, ma swoją giełdę zdecentralizowaną. Troszkę ona jest centralizowana, trochę zdecentralizowana, różnie akurat tutaj osoby mówią o tej giełdzie. Natomiast była rozmowa właśnie z CEO tego projektu, z Saszą Iwanowem, i powiedział on: nie zróbcie z DeFi-ów nowej bańki. Nowej bańki, porównując ją do ICO. Nie róbcie tego, bo stwierdził on, że DeFi jest naprawdę bardzo fajną rzeczą. Te zdecentralizowane finanse, to opieranie i zabezpieczanie tych zdecentralizowanych finansów, tych stablecoinów za pomocą innych kryptowalut jest bardzo fajnym sposobem na stworzenie, na połączenie świata takiego typowych finansów, tak jak mamy teraz, z kryptowalutami, z blockchainem trochę. Połączenie tych dwóch światów, tych dwóch technologii. Natomiast twierdził on, że ten cykl nowy wzrostów na kryptowalutach, który może być rozpoczęty przez DeFi, nie jest zdrowy dla inwestorów, którzy wejdą na ten rynek i zaczną w ten DeFi inwestować. Dlaczego? Popatrzcie na ICO, które mieliśmy w latach poprzednich. Te projekty chciały zmienić różne gałęzie gospodarki. Chciały wejść w AI, w sztuczną inteligencję. Chciały wejść w jakieś łańcuchy dostaw. Chciały wejść i być nowymi bankami, tak? Dotykały naprawdę różnych, przeróżnych gałęzi gospodarki. I każdy z takich zwykłych użytkowników mógł tam znaleźć 1, 2, 3, 10 projektów powiązanych z każdą z tych działek, że tak powiem. No i zrozumiał mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi. Stwierdził: ok, bardzo prosty sposób na inwestycje. Wchodzę na jakąś stronę, wpłacam Bitcoina, Ethereum, Tethera czy jakąś inną walutę i dostaję jakieś tokeny na swój portfel i tyle. I czekam tak naprawdę na ich wzrost. I nie muszę za bardzo wiedzieć, na czym to wszystko polega. Miałem już przykład Ethereum, które urosło od ICO od dziesiątki tysięcy procent. No więc teraz pewnie będzie to samo z tymi ICO. Nic tutaj nie muszę rozumieć, tylko muszę poczekać na wzrost tej kryptowaluty. Ona urośnie, ja ją sprzedam i koniec, i będę się cieszył z zysków. No i okej, natomiast z DeFi-em sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Bo oczywiście same tokeny tych DeFi-ów różnych będą rosły w ciągu najbliższego czasu zapewne bardzo mocno. Czy tak samo mocno jak projekty ICO? Tego nie wiadomo, bo tam jakby skupialiśmy się tylko właśnie na tym procencie, na tym wzroście ceny danego tokena. Sam projekt to był gdzieś, stał obok tego czasem, a nawet dość często. Natomiast jeżeli chodzi o DeFi, no to tu mamy mieć faktyczną użyteczność, faktyczne połączenie tych dwóch światów. I tutaj inwestycja w sam token nie zawsze może dać nam największą, najbezpieczniejszą stopę zwrotu. Oczywiście token danego projektu może urosnąć, natomiast tu chodzi o to, żeby zabezpieczać kryptowalutami pożyczki. Głównie chodzi tutaj oczywiście o pożyczki. I na tym DeFi ma się skupiać, na tym ludzie inwestujący czy powierzający swoje pieniądze DeFi-owi mają zarabiać w bezpieczny, stabilny sposób, a nie na hypie i na cenie danego tokena.
Tak samo DeFi jakby jest mniej rozbudowaną działką gospodarki niż miały być projekty ICO. Tak jak powiedziałem, projekty ICO dotykały różnych działów gospodarki, natomiast ICO ma to być świat typowych finansów, zabezpieczenia kryptowalut w postaci i otrzymywania za to jakichś tam pożyczek w stablecoinach. Natomiast ICO było zdecydowanie bardziej szerokie. Oczywiście mamy projekt Synthetix, który pozwala tak naprawdę robić syntetyczne rzeczy ze wszystkiego, ze złota, oczywiście z jakichś tam kruszców innych, z kryptowalut. No i to też jest jakieś wyjście. Natomiast zrozumienie tego tematu DeFi i tego, jak to wszystko działa i skąd te pieniądze mi się wezmą i skumulują, jest na pewno cięższe niż w przypadku ICO. Po drugie, tak jak powiedziałem, przykłady ICO, wzrostów ICO były namacalne w momencie, kiedy ta bańka na ICO rosła. Mieliśmy przykłady projektów takie jak Ethereum, które powstały kilka lat temu, no i od ICO faktycznie rosło od 1000% i mieliśmy już gotowe, namacalne przykłady tego, że na tym da się zarobić. W przypadku DeFi-ów jest to ciężkie. Teraz te projekty, które na przykład powstały rok, 2 lata temu i dopiero na przykład ich cena zaczyna rosnąć, oczywiście bardzo mocno, tak? Ale one dopiero teraz zaczynają mocno rosnąć, dają przykłady ludziom, że faktycznie na tym idzie zarobić, na tych tokenach. Ale jakby to w tym momencie dopiero trwa i gdzieś taki szczyt, że ludzie będą w tempo wchodzili w takie projekty, może nastąpić za rok, za 2 lata, nie wiadomo. Więc te przykłady właśnie tworzą się na naszych oczach i to one pozwolą wejść kolejnej fali inwestorów w jakieś konkretne projekty z zamkniętymi oczami, bo DeFi no to na pewno będzie rosło. Druga sprawa, że DeFi powinien być bezpieczniejszy dla inwestorów instytucjonalnych. Zobaczcie, że potężne firmy raczej nie inwestowały w ICO. Raczej nie wkładały tam 5 milionów w jakiś projekt, który obiecał, że będzie skupiał się na łańcuchu dostaw i zmieni łańcuchy dostaw na całym świecie. Firmy raczej w to nie wchodziły. Raczej wchodziły w to projekty, raczej wchodziły w takie projekty ludzie indywidualni z mniejszym kapitałem, którzy po prostu no, byli nakręceni na to, że to im da dużą stopę zwrotu. W DeFi zaczynają wchodzić firmy, zaczynają wchodzić grube ryby. Chociażby AMPL, oczywiście, o którym jeszcze powiem na koniec filmu. CEO dużych firm, dużych giełd, naprawdę potężne spółki inwestycyjne wchodzą w DeFi i powierzają tam swoje pieniądze. Jeszcze oczywiście nie bez przesady, tak? Bo to wszystko jest w powijakach, jak na razie o tym jeszcze później. Natomiast oni się tutaj czują zdecydowanie bardziej bezpiecznie niż podczas bańki ICO. Chociażby takim przykładem jest Celsius, czyli to nie jest DeFi, to jest CeFi tak zwane, czyli scentralizowane finanse, ale jednak oparte tutaj na blockchainie, na kryptowalutach. Tam jest normalnie pani pod telefonem, która siedzi i mówi: OK, jak twoje zabezpieczenie pożyczki bardzo drastycznie zaczyna spadać, bo kryptowaluta, cena kryptowaluty, którą powierzyłeś nam, zaczęła mocno spadać, my to zatrzymujemy, nie zerujemy ci automatycznie pozycji, tylko dzwonimy do ciebie, piszemy maila. Musi pan dopłacić do swojej pozycji, ponieważ ona może być zlikwidowana. I to bezpieczeństwo jest tym, co oczywiście gwarantuje wejście dużych firm na ten rynek. Ja bym na przykład, jakbym miał powierzyć miliard dolarów jakiejś firmie, która jest w pełni zdecentralizowana, bałbym się, że te moje pieniądze podczas tego, jak ja nie będę uważał, że tak powiem, na to, co się z nimi dzieje, z tymi kryptowalutami, które dałem pod zastaw, znikną. No, obawiałbym się tego, natomiast w takim przypadku jak ja, właśnie z CeFi-owych rozwiązań, jest to na pewno bezpieczniejsze i kłóci się to oczywiście z ideą zdecentralizowania kryptowalut. Natomiast tutaj nie chodzi nam o decentralizację taką, jak mamy w Bitcoinie, w Ethereum, hashrate, żeby to było rozsiane po całym świecie, żeby te transakcje, żeby tutaj nie dochodziło do ataków 51% itd., itd. Tutaj jest całkowite inne, według mnie przynajmniej, podejście do tego tematu. No i tak samo, jeżeli chodzi o obietnicę zysku między ICO a DeFi. W DeFi mamy te kilkanaście procent. Jeżeli sobie to pomnożymy, pożyczka za pożyczkę za pożyczkę, yield farming tak zwany, no to możemy dostać nawet kilkadziesiąt procent w skali roku. Jak macie, nie wiem, zainwestowane 10 milionów dolarów, to z tych kilkudziesięciu procent w skali roku możecie spokojnie sobie żyć do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej oczywiście, tak? Jeżeli nie będziecie chcieli kupować co tydzień nowego jachtu czy samolotu. Natomiast w ICO było to, że z małych pieniędzy mogliście zrobić potężne pieniądze. Była obietnica, było marzenie tego, że zrobicie potężne pieniądze w krótkim czasie, inwestując na przykład, nie wiem, 1000, 2, 3000 zł.
W DeFi-u nikt wam tego nie obiecuje, bo to ma być spokojny, stabilny zysk z tych powierzonych w ten projekt pieniędzy. Więc to jest też duża różnica, która jednak może być wystarczająca, żeby dużo osób w ten DeFi weszło. Patrzmy, co się dzieje na świecie. Patrzmy, jak inflacja szaleje po prostu we wszystkich krajach na świecie. Do druk idzie pełną parą. Stany to już się nie kryją od dawna z tym, że drukują. Czy to Japonia. W Polsce też się drukuje złotówki. I widzieliście przez chwilę, jak mieliśmy COVID-a, jak w ciągu dosłownie 2-3 miesięcy nasza złotówka, gdzie za 1 dolara płaciliśmy 3,80, nagle spadła wartość jej i za dolara płaciliśmy 4,20 chyba w szczycie, czy tam plus minus. I to w ciągu 3 miesięcy, a co jakby nasza gospodarka się bardziej trochę zapadła, co jeżeli te obostrzenia by potrwały nie 2-3 miesiące, a pół roku, rok. Naprawdę ja nie chciałbym widzieć swojego portfela, ile on by był warty w stosunku do dolara za rok tak naprawdę, bo myślę, że spadek wartości pieniądza byłby około 50% co najmniej przez ten czas. Poza tym ludzie na lokatach nie chcą trzymać teraz pieniędzy. Jeżeli znajdę, to wam wrzucę taki wykres, ale nie pamiętam, gdzie go widziałem. Ilość pieniędzy wypłaconych podczas tych 3 miesięcy z banków oraz z lokat jest iluś razy większa, niż mieliśmy to przez ostatnie kilkanaście miesięcy, przez ostatnie kilka lat. Ludzie zobaczyli, że jak mają trzymać na lokacie 1-2%, co tak naprawdę w połączeniu z inflacją wychodzi na minus nam, trzymanie pieniędzy, szukają innych alternatyw, które po prostu zabezpieczą im te pieniądze. Dlatego te złoto już kosztuje 1800 dolarów albo jest tam pod 1800 dolarów. Dlatego właśnie takie projekty jak DeFi mogą mieć szansę u nawet zwykłych, że tak powiem, kowalskich, którzy mają tam powiedzmy 10, 20, 30 tysięcy do zainwestowania lub chociażby stabilnego przetrzymania, żeby te ich pieniądze nie traciły na wartości chociażby, a jak zyskają 2, 3, 5% w skali roku, to jest super i w ogóle się będą cieszyć. Dlatego pierwsza firma według mnie, która stworzy tak mega prosty UI, czyli mega prosty interfejs graficzny do tego, aby ktoś mógł powierzać swoje pieniądze i dostać za to chociażby te 10% w skali roku, wygra cały ten, chociaż częściowo wygra jakby tą działkę DeFi dla takich przeciętnych ludzi, dla klientów indywidualnych, którzy będą chcieli powierzyć te swoje pieniądze i zarabiać te chociaż kilka procent w skali roku. Oczywiście te firmy teraz tworzą takie rozwiązania, biją się wszystko o to, no ale jest to jeszcze niestabilne, niebezpieczne i osobiście na przykład nie powiedziałbym swoim rodzicom, swoim jakimś tam znajomym, bliższym, dalszym, okej, macie tutaj takie rozwiązanie DeFi, Compound, Maker, właśnie Celsius i tak dalej, wpłaccie na to pieniądze, tutaj będziecie mieli 10% w skali roku, nic wam się z tymi pieniędzmi nie stanie. Nie, to nie jest jeszcze takie proste, to nie jest takie bezpieczne. Właśnie chciałbym jeszcze do bezpieczeństwa tutaj przejść, bo zobaczcie, to wszystko jest w powijakach. Dlaczego w powijakach? Oczywiście, od iluś już lat ludzie piszą te smart kontrakty, natomiast pisanie smart kontraktów pod tą dziedzinę gospodarki kryptowalutowej jest czymś nowym, jest czymś, co się tworzy powiedzmy od 2, maksymalnie 3 lat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mało która firma z tych DeFi-ów przeszła jakikolwiek audyt zewnętrzny, żeby sprawdzić, czy te ich smart kontrakty są bezbłędne, czy tam nie ma jakiś luk, jak już w wielu, wielu tutaj przypadkach, gdzie na przykład wyparowują pieniądze albo się mnożą pieniądze z niczego i firma na tym tak naprawdę traci i ludzie, którzy powierzyli tam swoje pieniądze też tracą, bo ktoś znalazł dziurę w smart kontrakcie, wykorzystał ją na swoją korzyść i zebrał z tego kupę kasy. Jeżeli chodzi o niektóre projekty, tak, mają przeprowadzone audyty. No i jest tutaj audyt na przykład, tak jak AMPL miał audyt robiony przez jakąś tam firmę i dostał 98 na 100 punktów w skali po prostu, no, że jest bezpieczny, super i tak dalej. Natomiast te audyty tworzą ludzie, którzy tworzyli już jakieś inne DeFi'e. Oni się uczyli pisać te smart kontrakty dla DeFi'ów, no i w tym momencie stwierdzili, że może zmienią trochę działkę i będą sprawdzać innym te smart kontrakty. Ale tak naprawdę to jest sprawdzanie przez te same osoby kodu źródłowego tych smart kontraktów. Dopiero jeżeli powstaną wyspecjalizowane firmy, które się będą skupiać na tym, żeby znajdować dziury w takich projektach i będą dostawały za to potężną kasę za przeprowadzanie rzetelnych i dobrych audytów, dopiero wtedy według mnie DeFi otworzy się tak w pełni na
firmy na potężne firmy. No bo taka firma, która, tak jak mówiłem, przyjdzie z miliardem, dwoma, trzema miliardami dolarów, to pierwsze co zrobi, ok, pokażcie mi jakieś audyty, pokażcie mi jakieś tutaj audyty bezpieczeństwa, które zostały już wam przeprowadzone na waszym kodzie. Kto to robił? Co to za firma? Jakie ma doświadczenie w przeprowadzaniu tych audytów? A jeżeli wiecie, wy powiecie jako taka firma, no nikt nas nie audytował, mamy tutaj swój zespół wewnętrzny audytorów, którzy sprawdzają nam te bezpieczeństwo i oni mówią, że jest wszystko ok, że nie ma luk żadnych bezpieczeństwa. No to kto wam w to uwierzy? Oczywiście, że wam w to nie uwierzą i pójdą z tym swoim kapitałem gdzieś indziej. Zaraz jeszcze chcę przejść do podsumowania tego, dlaczego ja uważam, że DeFi będzie większą bańką niż ICO, dlaczego tutaj uważam, że będzie więcej pieniędzy. Nie równa się to z tym, że zwykły Kowalski, zwykły klient indywidualny zyska więcej na tym wszystkim. Ale to na koniec chcę jeszcze tutaj przejść do kilku zakładek, które mam pootwierane. Pierwsza zakładka jest to wykres na Etherscanie dziennej ilości transakcji na Ethereum. Zobaczcie, to był szczyt bańki w 2017 roku. Nic się nie działo, nic i nagle potężna ilość codziennych transakcji, 1 350 000 transakcji codziennie odbywało się na sieci Ethereum. Teraz zobaczcie, jesteśmy, nie mamy takiego spokoju jak mieliśmy wcześniej, tylko mamy potężne liczby i te liczby teraz bardzo gwałtownie rosną i jesteśmy blisko szczytu ilości transakcji dziennie na Ethereum. Z czym to się równa? Z czym to się wiąże? Wiąże się to z potężnymi opłatami, których dokonujecie po prostu w tym momencie, kupując coś na Uniswapie, kupując coś na jakichś giełdach zdecentralizowanych, gdzie płacicie opłatę w gazie, który jest poparty Ethereum. Dzisiaj ktoś rzucał na Discorda, że chciał dokonać transakcji, dosłownie o godzinie chyba 17 i miał zapłacić 5,5 dolara prowizji. Masakra po prostu. Ceny, nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że już są większe, czy tam w tym szczycie, co on próbował zrobić tą transakcję, wyższe niż na sieci Bitcoina. To jest nieprawdopodobne. Dopóki Ethereum 2.0 nie wyjdzie, a podobno znowu został przełożony ten termin, to naprawdę będziemy się borykać z wielkimi problemami na sieci Ethereum. Ja osobiście, jak akurat tutaj handlowałem AMPL-em w nocy, płaciłem 28 centów. Więc jedynym rozwiązaniem teraz, jeżeli chcecie kupić lub sprzedać jakiś token oparty na RC20, na Uniswapie, czy na IDEX-ie, czy gdzieś tam, jest dokonywanie transakcji w nocy, rano albo wieczorem, bo w ciągu dnia opłaty są niesamowite. Oczywiście powstają drugie warstwy na Ethereum, gdzie możecie dokonywać tych transakcji, ale przeważnie mają one jakąś początkową większą prowizję, która oczywiście może wam wyjść na plus, jeżeli tych transakcji dokonujecie więcej. No ale czy chodzi o to, żeby budować kolejne warstwy na głównym blockchainie, czy chodzi o to, żeby ten blockchain był szybki, działający i tani? No oczywiście no, na Bitcoinie tak nie będzie, musi być Lightning Network czy jeszcze inne rozwiązanie, ale Ethereum stosunkowo miało być jako token utility, miało być tanie, szybkie. W tym momencie ani nie jest szybkie, ani nie jest tanie, jak widać, więc tutaj druga warstwa może faktycznie zadziałać, póki tej Ethereum 2.0 nie wyjdzie, póki nie wejdzie to w pełni do użytku na wszystkich też tokenach opartych oczywiście na Ethereum. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ICO Analytics, Twitter, który polecam bardzo, bo fajne tutaj grają, dają grafiki, porównania gdzieś tam i tak dalej. Dosłownie dzisiaj, nie, wczoraj, przepraszam bardzo, wrzucił top 10 najlepiej radzących sobie coinów w tym w przeciągu roku. I zobaczcie, jeżeli chodzi o ten wykres, to tutaj praktycznie są same tokeny DeFi-owe, same coiny, które działają w tej gospodarce, które działają w tej dziedzinie, jaką jest DeFi, i naprawdę wzrosty, jakie tutaj są naprawdę gigantyczne. Ja nie chcę tego porównywać z lokatami, z czymkolwiek, bo po prostu są to liczby i wartości nieosiągalne dla standardowych finansów, dla standardowej gospodarki. Więc super, super tutaj naprawdę zobrazowali to. Kolejna sprawa, ilość zablokowanych dolarów w postaci różnych kryptowalut w DeFi-u wynosi już 2,5 miliarda dolców. Ja wam pokazywałem tą stronę tydzień, dwa tygodnie temu, było to miliard coś. Teraz już mamy 2,5 miliarda dolarów zablokowanych w różnych projektach DeFi, także cały czas to się zwiększa. Jeżeli chcecie mieć dobrą dawkę informacji o DeFi-u, to kanał Piotra Misiurka, polecam bardzo serdecznie. Miałem się do Piotra zgłosić w sprawie właśnie nagrania filmu o DeFi, który będzie dłuższy, który będzie wam tłumaczył wszystko to po kolei.
Nie miałem za bardzo czasu, postaram się to zrobić w przyszłym tygodniu. W weekend mnie nie będzie ogólnie, bo wyjeżdżam sobie na wypad po prostu. Postaram się coś nagrać na zapas, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie. Natomiast postaram się w przyszłym tygodniu już po powrocie z Piotkiem się zgadać i nagrać dla Was faktycznie jakiś dłuższy materiał DeFi, który tłumaczy podstawy, tłumaczy sens tego, tłumaczy, jak to się zaczynało, po co to się zaczynało, po co to jest. Na koniec jeszcze chcę przejść do dwóch rzeczy, czyli cena AmpleForth. Dzisiaj po prostu no, znowu odszczeliła. Jak mieliśmy tutaj dołek na $1.33 chyba tam, no to teraz mamy $2.09 i po prostu zaczyna nam znowu ponownie wolumen rosnąć. Przy cenie $2.09 rebase wynosi około chyba 11%, także no mega fajnie. Ciekawe, jak długo to się jeszcze wszystko utrzyma. I w związku z tym tokenem zapraszam Was na Telegram. Telegram się nazywa AMPL Polska. Wrzucę link do niego w opisie tego filmu. No i tam będziecie mieli wszystkie informacje związane z tym projektem po polsku od osób, które po prostu już od jakiegoś czasu w tym projekcie siedzą i wytłumaczą Wam tam wszystkie zagwozdki, na przykład na to, czy jak mam na KuCoinie, to będę dostawał ten rebase, czy jak mam na MetaMasku, to będę dostawał ten rebase. Ja Wam to tłumaczyłem już kilkukrotnie, że tak, ale jak będziecie mieli jakieś pytania, wątpliwości, to na tym Telegramie możecie takie informacje znaleźć. A teraz jeszcze podsumowując to wszystko, uważam, że więcej pieniędzy wejdzie w DeFi na rynek kryptowalut niż weszło w ICO. W ICO to był krótki strzał, krótki dopływ gdzieś tam gotówki na przestrzeni 3-4 miesięcy, jak mieliśmy ten sam szczyt bańki, powiązany z tymi obietnicami, które powiedziałem, że zrobią z Was milionerów w ciągu tam tygodnia, dwóch czy miesiąca. W DeFi sądzę, że dopływ gotówki będzie trochę wolniejszy, natomiast zdecydowanie większy i zdecydowanie dłużej on się utrzyma. Ta gotówka nagle nie odfrunie, nagle nie w związku z tym, że nie wiem, że cena jakiegoś tokena nie urośnie 10-krotnie w przeciągu miesiąca, to ta gotówka nie odpłynie, bo to jest raczej inwestycja długoterminowa, raczej powierzenie tych pieniędzy danemu projektowi na rok, 2-3 lata czasu, żeby ta lokata na Was pracowała tak naprawdę, niż szukanie szansy na szybki zarobek w bardzo krótkim czasie, który jest obarczony, który był obarczony i nadal jest, bo jakby ICO nadal działają, na DeFi też się robią ICO, chociażby tutaj Orion, chociażby Staffy, taki projekt będzie, jeszcze o nim będę mówił tutaj na kanale, chociażby Bidao, wszystko to też jest tworzone na ICO, ale jeżeli mowa tutaj o działkę DeFi. Dobra, no i to by było na tyle w tym filmie. Dajcie znać, czy Wy sądzicie, że faktycznie wejdzie więcej kapitału dzięki DeFi-owi na rynek kryptowalut, że te instytucje faktycznie zaczną inwestować w ten rynek kryptowalutowy dzięki właśnie DeFi-owi, co oczywiście zmobilizuje klientów indywidualnych do zainteresowania się kryptowalutami, do powierzenia pieniędzy w kryptowaluty. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Ostatnio już się trochę was o to pytałem. Odpowiedzieliście w komentarzach niektórzy z Was, co o tym sądzicie, więc teraz mam nadzieję, że jeszcze bardziej poruszyłem ten temat i Wy też jeszcze szerzej gdzieś się tutaj wypowiecie w tym temacie, bo jest to ciekawe, na pewno jest to ciekawe. Na koniec jeszcze dzięki wszystkim, którzy są na tej premierze, którzy oglądają tę premierę. Dzięki bardzo wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Discorda, w komentarzach. No i tyle. Widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!